Cześć! Tu para z Gara. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam sposób na przygotowanie kompotu z rabarbaru, który jest idealny na upalne dni. Do przygotowania kompotu będziemy potrzebowali około 750 g rabarbaru, 50 g cukru trzcinowego, 1 łyżkę soku z cytryny, 1 łyżkę miodu oraz około 1,5 litra wody. Przygotowanie kompotu zaczynamy od obcięcia niepotrzebnych nam dolnych oraz górnych części łodyg rabarbaru. Następnie usuwamy brzydkie części łodyg. My nie obieraliśmy rabarbaru. Następnie rabarbar kroimy na mniejsze, około 2 cm kawałki. Rabarbar zasypujemy cukrem, mieszamy oraz odstawiamy na jakiś czas, aby rabarbar puścił sok. Po około 10-15 minutach rabarbar przesmażamy na małym ogniu. Następnie dodajemy wodę oraz całość mieszamy. Dodajemy miód oraz sok z cytryny. Po dodaniu wszystkich składników kompot mieszamy i przykrywamy. Kompot pozostawiamy na małym ogniu do zagotowania się. Przygotowany kompot przelewamy przez sitko, aby następnie odcedzić resztę soku. Kompot najlepiej smakuje schłodzony, a w upalne dni stanowi idealne źródło orzeźwienia. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę.